nocne testy w tramwaju do Wilanowa, razem z autobusami w ciągu dnia. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy. Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć, cześć, mam Wznosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Wilanów. Znajdujemy się tutaj bezpośrednio na przystanku Spacerowa, gdzie rozpoczęły się kolejne testy, kolejny dzień testów, tym razem testów tramwajowo-autobusowych. I tu na niej głównie się skupię w tym materiale, a ujęcia nocne po części będą jeszcze w osobnym filmie, bo po prostu ten film by już trwał ponad 30 minut. Niemniej w dzisiejszym materiale zobaczycie testy na całym odcinku wspólnym, jeżeli chodzi o części tramwajowo-autobusowe, wspólne przystanki i pozostałe elementy, jeżeli chodzi o różnego rodzaju manewry, bo to wszystko trzeba przetestować, czy w skrajni mieści się jednocześnie i autobus, i tramwaj, czy żaden z pojazdów o siebie nie zahacza. Jedyne, czego nie zobaczycie w filmie, bo tego nie udało mi się nagrać, to jest faktycznie przejazd dwóch autobusów przez przystanek Dolna, które po prostu się mijały na środku skrzyżowania. Powiem tylko i wyłącznie, że udało im się to zrobić, więc jest to całkowicie realne do zrealizowania. Natomiast zaczynamy sobie od testów jazdowych w przystanek właśnie tutaj Spacerowa dla autobusów jadących właśnie ze Spacerowej, wjeżdżając w ulicę Belwederską. No i w tym miejscu mieliśmy pytanie, czy faktycznie autobus się na spokojnie zmieści przy tym, jak tramwaj w tym miejscu stoi na łuku. I jak widzicie, bez jakichś większych problemów autobus w tym miejscu sobie przejeżdża z rozłożonym lusterkiem, co warto zaznaczyć. I wszystkie testy były oczywiście analizowane z rozłożonymi lusterkami zarówno w tramwajach, jak i również oczywiście we wszystkich autobusach, które w tym miejscu były realizowane. Na testach tramwajowych mieliśmy dwa tramwaje, na testach autobusowych były też dwa autobusy, natomiast jeżeli chodzi o końcowy materiał, to zobaczycie tam też, jak dojechał na sam terminal krańcowy Swing Duo, bo on też tutaj w ramach testów na linii 99 jeździł liniowo pomiędzy właśnie miasteczkiem Wilanów a Cielcami. Natomiast zanim do tego dojedziemy, zostaniemy sobie tutaj jeszcze na Spacerowej, gdzie możemy zobaczyć właśnie, jak te obydwa pojazdy, czyli i autobus, i tramwaj, jadą po wspólnym odcinku. Wspólny odcinek, jak widzicie, tutaj zaczyna się bezpośrednio od Spacerowej i tak jak jedzie teraz ten autobus, żadna linia nie będzie na razie jeszcze funkcjonować zgodnie z nowym rozkładem jazdy. Natomiast na dalszym odcinku będą tutaj jeździć już autobusy również linii 503 chociażby. Tak, trochę mam tutaj tych linii autobusowych. Wam tak w skrócie będę mówić, co gdzie, jaka linia konkretna autobusowa będzie funkcjonować. Przynajmniej to, co jest zaplanowane przez Zarząd Transportu Miejskiego już z najnowszych informacji. Oczywiście wiemy, że tędy będzie docelowo funkcjonować linia 14, 16 i 19. 19 się pojawi dopiero, kiedy już faktycznie będą tutaj jeździć tramwajem na Stegny, natomiast na razie tak jeszcze nie będzie. To się dopiero wydarzy za mniej więcej pół roku. Natomiast pomijając to, będą też tutaj po torbisku tramwajowym jeździć autobusy linii 166, 172, nie, 166, 503 i E2, razem również z oczywiście linią 116. Także te linie autobusowe będą funkcjonować po torowisku tramwajowym w tym miejscu, aby ominąć po prostu ruch samochodowy, ale oczywiście to się jeszcze nie wydarzy w tym momencie, bo aktualnie, co prawda, torowisko tramwajowe jest już dostosowane dla autobusów w różnych kierunkach, o tyle po prostu nie da się bezpiecznie zjechać z aktualnej Jana III Sobieskiego, czy z Belwederskiej, bo tutaj po prostu jest w tym momencie na jednej jezdni. Docelowo organizacja ruchu jest tak zrealizowana, żeby po prostu autobusy na spokojnie miały wjazdy na swoje części wspólne z tramwajami, ale będzie to realizowane właśnie na odcinku, gdzie jest taki wjazd, a wjazdy są zrobione właśnie z obydwu jezdni. Aktualnie autobusy wjeżdżające bądź też wyjeżdżające z wspólnego odcinka musiałyby przecinać podwójną ciągłą i też po prostu skrzyżowania ze samochodami, które byłyby dosyć niebezpieczne bez sygnalizacji świetnej. Dlatego też na razie tak te autobusy tutaj jeszcze nie będą funkcjonować. To się wydarzy dopiero, kiedy tutaj będziemy mieli dwie jezdnie. A dwie jezdnie mają tutaj nastąpić, przynajmniej na całej inwestycji, dopiero za jeszcze trochę czasu, czytaj za mniej więcej rok. Bo cała inwestycja, jeżeli chodzi o budowę tramwaju do Wilanowa, ma się zakończyć w 2025 roku, jeżeli chodzi o przełom 3 i 4 kwartału, czyli mniej więcej za rok od teraz. Więc sobie jeszcze trochę poczekamy, zanim będziemy mieli dwie jezdnie i będziemy mieli oczywiście również drogi rowerowe w całości gotowe, jeżeli chodzi o cały układ. Więc nie bójcie się, budowa się jeszcze nie kończy. Jeszcze przez ponad rok będę wam ją oczywiście pokazywać cały czas.
Natomiast tramwaje będą już funkcjonować, a następne tramwaje pojadą za mniej więcej pół roku, więc ta inwestycja jeszcze z nami dosyć długo pozostanie, a linie tramwajowe wszystkie w obrębie tutaj, znaczy linie autobusowe wszystkie w obrębie nowych linii tramwajowych będą już zmieniane od razu razem z nowym układem tramwajowym, czytaj za mniej więcej 2 tygodnie. Możemy się już pożegnać z liniami typu 522, które jeździły bezpośrednio do miasteczka Wilanów. To raczej już jest pewne, że te linie autobusowe w przeciągu najbliższych 2 tygodni zostaną zlikwidowane. Tymczasem jesteśmy na kolejnym przystanku tramwajowo-autobusowym w tym miejscu. To jest przystanek Kostrzewskiego. Te wszystkie przystanki wspólne oczywiście mają też więcej wiatr, żeby można było na spokojnie z nich korzystać, bo będzie tutaj po prostu większe natężenie. Na tych przystankach tutaj na pewno będą jeździć wspólnie autobusy, chociażby linii 503, które jadą dalej na Ursynów, więc miejsce do wspólnej przesiadki w tym miejscu jest po prostu jak najbardziej preferowane i dobrym miejscem przesiadkowym w tej lokalizacji, więc jak widzicie tutaj, jak aktualnie stoją autobusy i tramwaje, będzie po prostu dosyć dogodna przesiadka. Przystanki są tak zrealizowane, aby mogły się zatrzymać albo 4 autobusy przegubowe, albo 1 Hyundai i 2 autobusy przegubowe, albo 2 Hyundai ze sobą. Tak to mniej więcej wygląda. Tu macie sytuację dokładnie pokazującą to, co powiedziałem przed chwilą, czyli dlaczego aktualnie jeszcze po prostu w tym miejscu nie można uruchomić ruchu autobusowego. Autobus musi przejechać przez ruch w drugą stronę i jest to po prostu bardzo niebezpieczna sytuacja. Bez zatrzymywania ruchu w taki sposób, jak to miało miejsce tutaj oczywiście w trakcie testu. Bo tutaj był nadzór ruchu, tutaj zatrzymywał oczywiście ruch na skrzyżowaniach, tak aby na spokojnie wszystkie testy mogły być zrealizowane. Tymczasem tutaj w kolejnym miejscu możemy zaobserwować testy, które są realizowane bezpośrednio właśnie już na wjeździe w wspólny odcinek, bo tutaj się rozpoczyna wspólna TAT, czyli trasa autobusowo-tramwajowa w tym miejscu. No jak widzicie, autobus też również bez jakichś większych problemów, nawet przy jazzie obok, mógł to pokonać. Też przy okazji dzisiaj widzicie pierwszy raz Swinga Duo i Jazz w tym miejscu, który jeździ po warszawskich odcinkach na Wilanowie i oczywiście na Dolnym Mokotowym, bo wcześniej tego typu tramwaje w tym miejscu się jeszcze nie pojawiły. Więc ten Jazz, który tutaj widzicie, tak, to on tutaj faktycznie pierwszy raz się pojawił, więc zobaczycie teraz jego cały przejazd do miasteczka Wilanów. Przed nami jeszcze jeden wspólny odcinek autobusowo-tramwajowy, więc nie bójcie się, że już wszystko zobaczyliście. No nie, nie, jeszcze mamy jeden odcinek wspólny przy Alei Wilanowskiej, a na razie jest testowany Jazz, jeżeli chodzi o możliwość wysuwania rampy na całym odcinku i też pozostałe elementy. Jeżeli chodzi o tramwaje, jakie tutaj będą funkcjonować, to faktycznie trochę poleciałem w ostatnich materiałach. Nie ma czegoś, z tego co dowiedziałem się, to tramwaje tutaj będą jeździć tak, jak to właśnie w tym miejscu widzicie, czyli głównie Hyundai, ale również będą oczywiście jeździć Jazz Duo, jeżdżące z innych zajezdni, bo chociażby zajezdnia tramwajowa Żoliborz, znaczy zajezdnia tramwajowa Wola ma obsługiwać te trasy tramwajowe. Z Żoliborza chyba raczej tutaj nic nie będzie dojeżdżać, tak samo z zajezdni Praga. Zajezdnia Praga jest zupełnie w innej orientacji. Z Annopola również żadne linie tramwajowe wtedy nie będą jeździć. Natomiast na spokojnie tutaj większość tramwaj będzie jeździć z Mokotowa i zajezdni Wola. Na Woli nie mamy Hyundaiów, więc będą dlatego też tutaj jeździć właśnie Jazzy. Jeżeli chodzi o Swingi Duo, jest ich na tyle mało i na tyle daleko są, że one to po prostu nie będą się pojawiać raczej, chociaż kto wie, było to przetestowane i z tego co wiem, przeszły też te pomyślnie i mogą też właśnie na tym nowym odcinku tramwajowym funkcjonować. Więc jak widzicie, tak to się wszystko prezentuje. Jeżeli chodzi o oddanie do użytku nowej trasy, bo wiem, że mnie męczycie o to, żebym wam w końcu powiedział, ja podam tylko i wyłącznie tyle, że też nie wiem, w sensie no trudno mi powiedzieć, biorąc pod uwagę, że mam aktualnie niespójne informacje. Prezydent Warszawy w ostatnich dniach mówił właściwie chyba wszystkie dni tygodnia już w najbliższym kolejnym tygodniu. Natomiast ostatni termin jakiś powtarza i o jakim powiedział też również prezydent wczoraj, 25 października, to jest termin oddania do użytku nowej trasy, to jest 29 października 2024, czyli najbliższy wtorek. Dlatego też szykujcie się na to, że w najbliższy wtorek będzie transmisja na żywo o godzinie 4 nad ranem, bo o godzinie 4 nad ranem ma ruszyć ruch liniowy na nowej trasie tramwajowej. Później oczywiście będzie jakaś konferencja, na niej pewnie już nie będę, bo będę w Zakopanem. Natomiast wcześniej rano się jeszcze oczywiście pojawię, żeby wam pokazać nową trasę tramwajową, która właśnie w tym miejscu będzie wtedy uruchamiana. Oczywiście zakładając, że wtedy tramwaj poruszy, tak, bo był też oczywiście termin poniedziałek i środa, no ale ostatni termin, jaki był mówiony przez prezydenta, który najprawdopodobniej, jak to powiedział, będzie, to jest właśnie we wtorek 29 października. Więc ja mogę powiedzieć, czekamy. Tymczasem w tym miejscu widzicie, że aktualnie Hyundai zjeżdża na tor już taki nie pod prąd, żeby jechać w tym miejscu.
Jeżeli chodzi o te rozjazdy, z tego co zauważyłem, to te rozjazdy, podobnie jak na terminalu krańcowym, one nie są pneumatyczne, czy tej one automatycznie się nie przestawiają pod naporem tramwaju. W sensie też się przestawią, jeżeli się je rozpruje, ale to są rozjazdy elektryczne, tak samo jak wszystkie na terminalu krańcowym. Bo tutaj też ma być zastosowana logika, która będzie sterować tego typu rozjazdami, tak aby tramwaje po prostu jadące z różnych kierunków mogły zawrócić. Tu też mamy dlatego sygnalizację świetną, pozwalającą tramwajowi na wjazd. Na razie to jest oczywiście wyłączone i nie będzie funkcjonować, ale no zobaczymy. Na razie tego typu testów w tym miejscu jeszcze nie widziałem, jeżeli chodzi o ten terminal. Pewnie już się odbyły te wszystkie jazdy, jeżeli chodzi o to miejsce. Niemniej, no, jest to taka ciekawostka, która właśnie w tym miejscu również się znajduje i to są rozjazdy, z tego co zrozumiałem, elektryczne. Nie mamy tutaj właśnie takich tych elektrycznych, pomijając zjazdowe w różnych miejscach, chociażby na Świętego Bonifacego, które po prostu przestawiają się pod faktycznie naporem tramwaju, ale te rozjazdy takimi nie są, to są elektryczne. Takich rozjazdów, takich skrzyżowań jeszcze, jeżeli chodzi o łączniki torowe, w Warszawie nie mieliśmy. To jest faktycznie trochę inna sytuacja, bo tutaj to będzie wszystko sterowane przez komputer i przez nadawanie sygnału, gdzie konkretnie tramwaj będzie chciał wjechać. Z tego co mi się wydaje, raczej tramwaj nie będzie mieć możliwości oczywiście wjazdu na tor przeciwny bez wyłączenia systemu i ustawienia sobie trasy ręcznie, no ale to tak będzie funkcjonować, jeżeli chodzi o takie elementy. Tymczasem lecimy sobie dalej i już dolatujemy właśnie do odcinka wspólnego dla autobusów i tramwajów, tutaj właśnie na przystanku sobie. To jest kolejny fragment, gdzie ten odcinek wspólny nie będzie w ogóle wykorzystywany, bo o ile tramwaje, gdzie się aktualnie znajdują, są tylko właśnie na torowisku tramwajowym, tutaj nie ma jezdni dla autobusów, o tyle w drugą stronę, w kierunku centrum, autobusy jadące prosto z miasteczka Wilanów będą mogły wjechać na torowisko wspólne właśnie tędy dla autobusów i tramwajów i przejechać właśnie Aleję Wilanowską, tak aby za skrzyżowaniem ponownie zjechać. No, jest to ciekawa koncepcja, w sensie nie będę mówić, że nie jest to dobre, jeżeli chodzi o wykorzystanie później w przyszłości, ale na razie w związku z tym, że jedyna linia autobusowa tędy funkcjonująca to jest linia 217, która jednak jedzie i skręca w Aleję Wilanowską, no to możliwości wykorzystania w tym miejscu tego typu skrzyżowania są właściwie zerowe. Co trochę szkoda, bo tych takich wspólnych odcinków, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania, jest całkiem dużo na całej trasie, a jednocześnie właściwie nie będą nigdzie wykorzystywane, więc trochę szkoda z mojej perspektywy. Były zrealizowane testy, jeżeli chodzi o wjazd autobusów z Alei Wilanowskiej jadącej od pętli Wilanów, czyli od pałacyku. Natomiast te testy były realizowane bardziej, żeby po prostu sprawdzić, czy się da, niż faktycznie, żeby tędy jeździły autobusy liniowo. Zresztą za chwilę to zobaczycie. Wtedy niektóre linie autobusowe, jak chociażby 116 czy E2, mogłyby skręcić właśnie wytorowisko tramwajowe autobusowe, no ale raczej taka sytuacja nie będzie miała miejsca w rozkładzie, bo po prostu to jest trochę mniej bezpieczne, jeżeli chodzi o zlokalizowanie tego skrętu. Bo jest to wjazd na skrzyżowaniu wytorowisk tramwajowe w jakiś sposób, który nie był zaplanowany przez projektantów całego skrzyżowania. Tu macie właśnie ten wjazd, jak widzicie, autobus wjeżdża w wytorowisko tramwajowe właśnie na samym skrzyżowaniu bez specjalnego miejsca do wyłączania. Da się to zrobić, no ale nie będzie to tak planowane, żeby wykorzystywać liniowo, przynajmniej z tego co zrozumiałem. Podobne sytuacje miała, jeżeli chodzi o wjazd z ulicy Dolnej Wiana III Sobieskiego dla autobusów wjeżdżających w wytorowisko tramwajowe. Tego testu też, z tego co zrozumiałem, nie nagrałem, natomiast takie możliwości, jeżeli chodzi o przegłuby i po prostu jeżeli chodzi o wjazdy, są w teorii realne, chociaż same skrzyżowania nie zakłada tego typu rozwiązań w ruchu liniowym. No i tutaj widzimy już faktycznie same przystanki. Na tych przystankach mamy po trzy wiaty. I z ciekawostka mogę powiedzieć, że są te trzy wiaty. Na niektórych wiatach możecie zobaczyć jeszcze innego rodzaju nazwy, jak chociażby tor Stegny, bo przystanki z różnych miejsc zostały po prostu przestawione. W sensie wiaty, gdzie są przystanki albo zlikwidowane, albo gdzie po prostu nie były wykorzystywane odpowiednio często, zostały przestawione tutaj na budowę tramwaju do Wilnawa, bo po prostu to lepiej zoptymalizować i wykorzystać. Więc nie wszystkie wiaty w tym miejscu są nowe, niektóre są wykorzystane po prostu z innych miejsc. No i dolecieliśmy do przystanku Ość Królewska, gdzie już nie będzie właściwie autobusów w tym miejscu. No jeżeli tramwaje faktycznie ruszą w najbliższy wtorek, to w przeciągu najbliższych kilku dni, czytaj najprawdopodobniej po wszystkich świętych, czytaj od jakiegoś 4 listopada, wszystkie linie autobusowe stąd znikną. Pomijając 217, to oczywiście ten będzie cały czas jeździć. Tu będą tylko łącznie jeździć tramwaje linii 14 i linii 16. 16 będzie główną linią dowozową tędy, jeżdżąca stąd dalej, hen daleko i już po prostu
prostu przypominam sobie dokładnie, jak te tramwaje tutaj będą jeździć. To tak, 14, tak jak już mówiłem, to w niejednym materiale będzie jeździć stąd, do Banacha będzie jeździć co 8 minut w szczycie, poza szczytem co 12 minut i w weekendy co 15 minut będzie jeździć właśnie z miasteczka Wilanów prosto do Banacha. Jadąc celem nowym odcinkiem trasy tramwajowej, później Marszałkowską, skręcając Nowowiejską, Filtrową i jadąc Grójecką prosto do pętli Banacha. A Dama 16 będzie główną linią dowozową zastępującą chociażby linię 522 i będzie jeździć tak samo jak 35, ale jednak inaczej. 35 jest niezlikwidowane w takim razie w najbliższy wtorek i zamiast 35 pojawi się linia tramwajowa 16, jadąca z Piasek przez... cały nowy odcinek, cały stary odcinek Broniewskiego, później skręcając wstawki jak 35 i dalej jadąc Andersa, Marszałkowską i później skręcając właśnie w spacerową, jadąc 1-3 Sobieskiego i Aleją Rzeczpospolitej prosto do miasteczka Wilanu. 16 będzie mieć też kursy wariantowe, skrócone, które będą się ciągnąć tylko i wyłącznie do przystanku Muranowska, tam do tego rozjazdu, który się pojawił na ulicy Stawki, więc takie będą po prostu kursy skrócone, jeżeli chodzi o linię tramwajową 16. Jeżeli chodzi o częstotliwość kursowania tej trasy, ona będzie dużo częstsza. Tramwaje będą jeździć na tej trasie co 4 minuty w szczycie na kursach wszystkich. Na kursach wydłużonych będzie to co 8 minut. Jeżeli chodzi o poza szczytem, to będzie co 6 minut tramwaj jeździć, co 12 minut na pełnej trasie. I w weekendy tramwaj będą jeździć też całkiem często, bo to 7,5 minuty, a na pełnej trasie co 15 minut. Plus jest taki, że przez to, że tutaj są te dwie linie tramwajowe tak często jeżdżące, one obydwie w tym miejscu będą funkcjonować właściwie co 2,5 minuty w najgorszym wypadku, więc bym powiedział, że naprawdę całkiem niezły układ, jeżeli chodzi o komunikację w tym miejscu, a w przyszłości oczywiście na Dolnym Okotowie się pojawi 19 i wtedy dzięki temu na Jana III Sobieskiego i na Belwederskiej tramwaje będą jeździć co 2 minuty, a z 11 to już w ogóle częściej, a na Marszałkowskiej, gdzie będzie wspólny odcinek dla 6 linii tramwajowych, czytaj, będą tam jeździć razem linie tramwajowe takie jak 4, 10, 14, 16, 18, 19. Tam tramwaje będą jeździć co pewnie około minuty. Tymczasem tu macie Swing Duo, który właśnie dojeżdża na już testach nocnych. Jeżeli chodzi o ten tramwaj w tym miejscu, on tutaj jedzie sobie prosto do terminala krańcowego na miasteczku Wilanów. Drugi raz, bo pierwszy raz nie udało mi się nagrywać, byłem na przerwie obiadowej. Natomiast ten tramwaj jedzie na linii tramwajowej 99. Później wieczorem rozpoczęły się testy SIP-ów w ostatnich dniach i wtedy były po prostu testowane i SIP-y w tramwajach, jak i również oczywiście w wyświetlaczach, które były zalokalizowane na całej trasie, więc można było zobaczyć chociażby napisy w różnego rodzaju językach na wyświetlaczach, tramwaje, które były w kierunku miasteczka Wilanów czy też w kierunku Sielc na linii 99. No i tak też te tramwaje jeździły, również widzieliście mnie jadącego na początku w filmie na tej linii tramwajowej. Te tramwaje oczywiście jeździły bez pasażerów, tylko łącznie w formie testu, więc jak widzicie, tak to mniej więcej wyglądało. Tymczasem, jeżeli taki materiał z testów tramwaju do Wilanowa kolejnych Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze zachęcam Was do zostania po tramie, ja wznoszę. I kolejny film z testów tramwaju do Wilanowa pojawi się jutro. Będą to dwie opcje, albo to będzie kolejny film, będzie to na pewno kolejny film z testów tramwajowych na linii tramwajowej 99, która jeździła stąd z miasteczka Wilanów prosto do Sielc i będzie to albo wersja nocna z przelotem nad całą trasą, albo może Wam nawet pokażę przejazd tramwajem, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. No, zobaczycie, już niedługo. Natomiast jeżeli chodzi o testy terminala krańcowego i te wersje LEGO, które Wam już obiecałem jakiś czas temu, to jeszcze czekamy faktycznie, aż ostatecznie dostanę informację, jak mogę Wam pokazać te wszystkie testy, jeżeli chodzi o termin krańcowy. Jest to bardzo dużo materiałów, mam materiałów na ponad chyba 5 czy 6 godzin, więc muszę po prostu dokładać jeszcze dokładnie, co dokładnie mogę powiedzieć, a czego jednak nie ze względu bezpieczeństwa. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale, no i na live z okazji otwarcia nowej trasy tramwajowej do Wilanowa, najprawdopodobniej w najbliższy wtorek. Cześć!